jeżeli w ostatnich 3 latach NIK przedstawia 114 wniosków o konieczności zmian przepisów prawa, a Sejm realizuje tylko 1/4 z nich, to to musi ulec poprawie. Mówię także o tym, żeby kontrolę ogniskować na tych obszarach ryzyk systemowych. Co się kryje za tym pojęciem? No te miejsca, gdzie dochodzi najczęściej do nieprawidłowości. Duże projekty i przetargi drogowe, kolejowe, informatyczne. Te związane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Tam NIK musi być najbardziej aktywny. Oczywiście w sposób mądry. Przed chwilą na ten temat rozmawiałem z samorządowcami. Nas jako Najwyższą Izbę Kontroli w sposób szczególny interesuje efektywność, skuteczność całego systemu kontroli na poziomie krajowym. Dlaczego? Inaczej niż było do tej pory, jeżeli przedstawimy Brukseli projekt obarczony jakimś błędem, najprawdopodobniej utracimy te pieniądze, a nie tak jak do tej pory, że mogliśmy ten projekt podmienić na taki, który jest bez błędu. Mówię o tym, co już wiemy, że dzisiaj największe trudności przy realizacji inwestycji sprawia samo przygotowanie do inwestycji. Na przykład te związane z realizacją wymogów związanych z ochroną środowiska, czyli z interesami środowiska ekologów, archeologów. To nie może być tak, że te wymogi są przygotowane w sposób, który de facto uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji. Mówię także o trudnościach na etapie wyłonienia oferenta. To, że w Polsce często wyłącznym kryterium jest cena, co czasami prowadzi do tego, że firmy niewiarygodne przerywają realizację inwestycji, nie będąc w stanie ją przeprowadzić, i to dla nas, dla obywateli, wiąże się z daleko większymi stratami. Z przedłużeniem czasu oczekiwania na to, że ta inwestycja będzie oddana do użytku. Czasami z utratą pieniędzy, jeżeli przekraczamy terminy przy realizacji projektu realizowanego z funduszy europejskich. I w tych obszarach Najwyższa Izba Kontroli będzie aktywna, będzie przeprowadzać kontrole systemowe, przedstawiać wnioski, które umożliwią wprowadzanie tych dobrych zmian. I jeszcze jeden obszar. Dzisiaj w parlamencie jest często tak, że przyjmujemy jakiś projekt ustawy i wszyscy o nim zapominają. A co z oceną? Czy osiągnęliśmy rezultaty, które do tego projektu ustawy były przypisane? I tego typu kontrole również NIK jest tą instytucją, która powinna prowadzić. Czy ze zwiększonymi kompetencjami, czy właściwie obowiązkami, to też pójdą zwiększone budżety dla NIK-u? Byłbym zdecydowanym przeciwnikiem zwiększania budżetu NIK-u. Jak wiemy, sytuacja finansów publicznych jest skomplikowana. My, nawet jeżeli mówię o większej ilości zadań, możliwość ich realizacji będę poszukiwał wewnątrz Izby. Trzeba się będzie zastanowić, jak usprawnić funkcjonowanie NIK-u, jak ten plan kontroli zrealizować z udziałem tych kontrolerów, których Izba już ma, jak organizować ich pracę w taki sposób, żeby mogli być bardziej efektywni.